organizatorów. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten słoneczny dzień. Dzisiaj ma być na Mazowszu 27 stopni, może 28. No i zbliżają się wakacje, a w związku z tym chcieliśmy poinformować o tym, że w okresie wakacyjnym nasza spółka Koleje Mazowieckie uruchomi dwa połączenia nad morze. Jedno codzienne do Ustki i weekendowe i świąteczne do Gdyni. Jest nam niezmiernie miło, bo to już 17 raz, kiedy pociąg słoneczny pojedzie nad morze. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie samorząd województwa, gdyby nie ten wspaniały pociąg piętrowy, który Państwo mają tutaj na tej tablicy i na monitorach, bo jedziemy tradycyjnie już pociągiem firmy Bombardier piętrowym, klimatyzowanym, który jedzie z prędkością 160 km na godzinę. Ruszamy 24 czerwca, czyli odbieramy świadectwa uczniowie i w sobotę już można wyruszyć. Pociąg słoneczny z Warszawy wyjeżdża w okolicach godziny 6. Mówię w okolicach, dlatego że jest kilka dni, kiedy jedzie on parę 5 minut wcześniej albo 10 minut później. Po 5,5 godzinach dojeżdża do Ustki, po około 3 godzinach do Trójmiasta. Pociąg słoneczny BIS soboty, niedzielę i święta wyjeżdża z Warszawy po 10 i po 3 godzinach jest w Trójmieście. No i Szanowni Państwo, niestety w związku z inflacją nie podnosimy cen biletów. Jedziemy po takiej samej cenie jak w ubiegłym roku, czyli 75 zł bilet normalny do Ustki, 60 do Trójmiasta, no a to oznacza, że studenci i uczniowie jadą prawie za połowę.